Dzisiejsze systemy informacji drogowej zawierają także informacje pogodowe. Są one w formach alertów pogodowych, które mają ostrzegać nas o wszystkich wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo bądź przepływ ruchu drogowego. We współpracy z instytutami meteorologii dostajemy takie informacje na bieżąco i jesteśmy w stanie umieszczać je w urządzeniach nawigacyjnych w formie ostrzeżeń pogodowych w momencie, kiedy te zagrożenia pogodowe występują w czasie rzeczywistym. Jest kilka bazowych ostrzeżeń. Mamy ostrzeżenia o ulewnym deszczu, o burzy, o mgłach, o bocznym wietrze silnym. W zimę oczywiście o śnieżycy, o śliskich drogach. To jest taki podstawowy zakres informacji, który jesteśmy w stanie zapewnić kierowcom w ich urządzeniach nawigacyjnych. W praktyce działa to bardzo prosto. W momencie, kiedy otrzymujemy taką informację ze stosownego instytutu, umieszczamy ją w nawigacji. Na ogół dla kierowcy pojawia się ona w postaci ikonki w nawigacji, pokazującej, obrazującej dane zdarzenie jednostek, które wymieniłem przed chwilą, a także dany odcinek drogi zmienia po prostu kolor w nawigacji i wtedy jest to dla kierowcy widoczne takie ostrzeżenie, że coś się dzieje akurat w tym rejonie. W przypadku, kiedy jesteśmy już w domu i nie mamy kontaktu z tą nawigacją samochodową, no oczywiście nie jest ona w stanie w żaden sposób nas ostrzec, że na przykład zaparkowaliśmy pod drzewem, czy na przykład, że zaparkowaliśmy pod tunelem, który może zalać. No w tym pomocne mogą być już tylko aplikacje w tabletach, w telefonach. Obecnie pracujemy także nad kolejną generacją informacji pogodowych, alertów pogodowych. Nazwaliśmy ją tak na roboczo Road Weather z języka angielskiego, bo jest to międzynarodowy projekt. Polega to na tym, że rozbudowujemy tę sieć ostrzeżeń alertów pogodowych o sytuację konkretnie przypisaną do drogi, ponieważ sytuacja w dużym mieście może być bardzo dynamiczna i zupełnie inne walory pogodowe mogą być, sytuacje pogodowe mogą być w jednej dzielnicy, w innej inne. Mało tego, 50 metrów od drogi może być już zupełnie inna sytuacja, szczególnie w zimę, jeśli chodzi o oblodzenie. Także mamy w tej chwili nową generację systemu pogodowego, który będziemy wprowadzać i który będzie już bardzo dokładnie informował naszych kierowców o tym, co się dzieje bezpośrednio na drodze, a nie obok niej.